Dzisiaj jest już 8:00, zaczekamy jeszcze z godzinę, aż wszyscy na pewno pójdą do pracy i pójdziemy biegać, ale jeszcze chwila. Dobra, idziemy pobiegać, bo wiem, że jak nie pójdę teraz, to nie pójdę nigdy. Skończyłam książkę. Przez dobre 3/4 książki myślałam, że ocenię ją na 5 gwiazdek, ale pod koniec zaczęła mi się dłużyć i nie wszystkie wątki mi się podobały, więc ostatecznie oceniam ją na 4, ale nadal bardzo dobra lektura, polecam. Czy ja w ogóle się dzisiaj z wami witam? Cześć, tu Ola. Jest dzisiaj 1 grudnia. Tak, mam już czerwone paznokcie. Happy Red Nail Season. Zazwyczaj mam beżowe albo brudno-różowe, jasno-różowe, więc jest to dla mnie coś innego. Tak jak mówiłam, pójdziemy pobiegać. Biegam z aplikacją RunKeeper. Tak szczerze powiedziawszy, biegałam w 2021, wykupiłam wtedy jakby konto premium. Kosztuje ono 170 zł rocznie, więc kiedy mi przepadło, nie przedłużałam subskrypcji i w 2022 biegałam może z 5 razy, ostatni raz w lipcu. Wracamy do biegania, jest 1 grudnia. Kiedy jak nie teraz? Nie wykupuję już teraz konta premium, tylko biegam z tymi darmowymi opcjami, które są dostępne na koncie i sobie pomyślałam, że dzisiaj pobiegniemy second run, 19-minutowy trening, chociaż wydaje mi się, że tak o 15 minut za długi. Chcę w 2023 w końcu być w stanie przebiec 10 km, jak na razie mój rekord to jest 5. No ale cóż, warto mieć plany, warto mieć marzenia i zaczynamy dzisiaj. Wróciłam z biegania, teraz się trochę ogarnę, bo będę nagrywać TikToki. Jestem z siebie dumna, bo biegłam cały dystans. Jak ma się konto premium, można mieć taki dostęp do treningów takich 2 minuty biegnij, minutę idź. I wiecznie korzystałam z tego, przez co biegałam szybciej, ale krótsze dystanse nie byłam w stanie przebiec non-stop. Dłużej niż 20 minut to był mój rekord, który osiągnęłam po 3 miesiącach biegania. Z murakami na przykład biega w 50 minut 10 km, ale od czegoś trzeba zacząć. Dobra, teraz się ogarniam. Muszę zjeść też śniadanie, bo już jestem głodna. Puszczę sobie świąteczną muzykę, jeszcze nie zrobiłam playlisty na grudzień, ale wy i tak będziecie słyszeć w tle darmową muzykę. Trochę ciemno, ale trudno, spróbujemy teraz zrobić śniadanie. Tylko najpierw muszę umyć patelnię. Papier ryżowy, jajka i przyprawy, i to chyba tyle. Suchy papier ryżowy na gorącą patelnię z olejem. Czy to wyjdzie? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Nie mam oleju, który można by było rzucić na patelnię, mam tylko oliwę z oliwek, ale mam masło. Na drugą stronę. Chyba będzie dobrze. I podobno do tego trzeba dodać ostry majonez. Ostatnio jem za dużo pieczywa i staram się go trochę unikać, więc dzięki temu, że jest ten papier ryżowy, może będzie dobre, bo tak ogólnie nie lubię jajek bez pieczywa. Za mało podpiekłam. Myślę, że lepsze by było, gdybym troszeczkę spaliła. I muszę dodać więcej majonezu, ale całkiem niezła. Muszę nagrać Zaplanujmy grudzień, tylko zauważyłam, że w zeszłym miesiącu też miałam akurat na sobie ten t-shirt, więc szybka magia kina założę na tą bluzę. I druga sprawa, powinnam posprzątać mieszkanie. Muszę się tak trochę je ogarnąć i chcę to zrobić, bo będę rozkładać świąteczne dekoracje. Dodatkowo, poza tym, że nagrywam tego vloga, który pojawi się jutro o 18:00, 2 grudnia, nagrywam też TikToka Zaplanujmy grudzień, który pojawi się dzisiaj, 1 grudnia i jeszcze nagrywam vlogmas na TikToku. Codziennie przez te 25 dni będę wrzucać daily vlog, taki wiecie, 2-minutowy. Świetna robota! Udało mi się zmontować tego TikToka, nagrać, wrzucić i popatrzeć, jak mu idzie. Nie idzie mu najlepiej, Nie lubię tego, bo zawsze mnie to stresuje. Z jednej strony mam takie, nie no, nagrywam te filmiki dla siebie, ważne, żeby mi się podobały, po czym wrzucam TikToka i mam takie, czemu przez 2 godziny ma 5 wyświetleń, nie podoba mi się to. Ale jest 26 minut i ma 600 wyświetleń, więc nie jest tak źle. Nagrałam... Zaplanujmy sobie grudzień, jej! Ja jestem padnięta, więc piję sobie swoją kawkę ze świątecznego kubka i będziemy wyciągać dekoracje świąteczne. W międzyczasie coś tam będę sprzątać. Wyciągniemy choinkę. Pokażę wam, jakie książki chcę przeczytać w tym miesiącu. Myślę, że to będzie spoko. Patrzę na siebie, a nie w kamerę, przepraszam. Pokażę wam książki, które chcę przeczytać w tym miesiącu. Tak, to mnie rozbudzi, to mnie na pewno rozbudzi, czekajcie. Myślę, że to jest warte nawet przyciągnięcia krzesła. Jest szansa, żeby przeczytać 52 książki w 52 tygodnie. Tylko musiałabym przeczytać jeszcze 6 książek w grudniu. W zeszłym roku przeczytałam 25 książek przez cały rok i byłam z siebie strasznie dumna, więc w tym roku ustawiłam na Goodreadsie mój cel jako 28, bo w tym roku skończyłam 28 lat, ale 28 książek przeczytałam chyba w lipcu i miałam takie, kurde, co teraz? Czy celować w 52, czy to będzie trochę za dużo? I teraz... Został miesiąc i nie wiem, czy to wyjdzie, więc na razie na spokojnie mam przygotowane tylko 3 książki, które chcę przeczytać w tym miesiącu, poza Wielkim Gatsbym, który koniecznie muszę dokończyć. I są to 3 książki świąteczne. Jedna jest Znówka sztuka, świeżo przetłumaczona z angielskiego na polski i 2 kupione w skupszopie. Za te obie książki chyba zapłaciłam 8 zł, ale dycha za przesyłkę. Zacznę od nowej książki. 3. część Dasha i Lily, czy to się uda? Nie wiem, czy znacie książkę, ale na pewno kojarzycie serial na Netflixie. Po tej okładce możecie wiedzieć, czy kojarzycie, czy nie. Obejrzałam ten serial i strasznie mi się podobał, bo jest Nowy Jork, święta, głupiutka historia. Mimo że nie ma jakiejś super chemii między aktorami, musiałam sięgnąć po książki. Myślę, że o Dashu i Lili zrobię filmik oddzielny w przyszłym tygodniu, w przyszły piątek, więc nie chcę za dużo mówić. Przeczytam całą trylogię i wtedy ocenię w pełni serial versus książka, co mi się podoba, zrobimy sobie małe omówienie. Drugą książką, którą zamierzam przeczytać w tym miesiącu, jest Prezent od Tiffaniego. Widziałam to z inną okładką, tak jak mówię, kupiłam ją na skupszopie chyba za 3 zł. Chciałam kupić tę książkę w styczniu w 2022 roku, na początku tego roku, ponieważ była na jakiejś super przecenie, ale miałam takie styczniu, świąteczne książki, trochę bez sensu, przeczytam ją w grudniu tego roku. I tak się złożyło, że 9 grudnia wchodzi film z Zoe Dutch, właśnie Prezent od Tiffaniego, i stwierdziłam, no teraz to muszę przeczytać, to jest Znak od niebios. Przeczytamy, porównamy, zobaczymy, nie mogę się doczekać. I 3. książka. Bardzo mało czytam książek polskich autorów. Nie wiem czemu, nie wiem, czy to ich wina, czy moja. Ale też w zeszłym roku na przecenach widziałam Krainę zeszłorocznych choinek. Zobaczymy. W zeszłym roku przeczytałam kilka tragicznych książek świątecznych, więc myślę, że jestem odporna na debilne książki. Dam sobie radę, nawet jeżeli będzie słaba, to pewnie będę się dobrze bawić, bo po prostu mam bardzo niskie oczekiwania. Dobra, więc to są 3 książki, które na pewno chcę przeczytać. Mam też dyżur dzień przed Wigilią, więc pewnie wtedy przeczytam Świąteczny dyżur Adama Kija, mimo że czytałam to w zeszłym roku, na tym samym dyżurze tego samego dnia. Przypadek? Omal zapomniałam, kupiłyśmy z siostrą kalendarze adwentowe. Czy to jest czekolada mleczna, czy to jest kinderek? O, kinderek. Uwielbiam kinderki. Na zdrowie. Wiem, że sztuczne drzewko to nie to samo, ale po pierwsze jest to troszeczkę bardziej ekologiczne kupić jedno plastikowe drzewko, które starczy na lata, niż co roku kupować świeże. A dodatkowo, no nie oszukujmy się, nie ma tutaj zbyt dużo miejsca. Wyciągam dekoracje świąteczne tylko na grudzień, czyli 1 grudnia wyciągam wszystko, co mam, a 1 stycznia wszystko sprzątam. Więc sztuczne rzeczy postoją rzeczywiście cały miesiąc, nie muszę się przejmować, czy wytrzymają do Wigilii, czy nie. Co roku coś tam dokupujemy, żeby było tego więcej, ale generalnie lecimy po taniości. No bo grudzień tak jest drogi, nie dość, że trzeba kupić prezenty na święta, jest Sylwester, są święta, są Mikołajki, są wysokie oczekiwania od społeczeństwa, że będziesz wszystkich obdarowywać prezentami. Dobra, robiłam to bez siostry, więc jeszcze pewnie ona przyjdzie i swoje popoprawia. Nie ma tego za dużo, mamy choinkę. W tym roku chyba będzie właśnie pierwszy rok, w którym w końcu coś kupimy pod nią, bo wygląda tak trochę łyso. Mogę na razie postawić książki świąteczne i udawać, że to dekoracja. Później mamy ten łańcuch, który z bliska jest strasznie tandetny, ale z daleka świeci się, więc wszystko ok. No i wymieniłam świeczki. Tak, mieszkamy tutaj 2 lata i nadal nie włożyłam zdjęcia w ramkę. Czasem tak bywa. Mamy jeszcze tylko wieniec na wejściu. I to tyle. Uhu, ale mi umarł kwiatek. Czemu tego nie zauważyłam wcześniej? Ups. Te kwiatki zostały tutaj, przeniosłam tam. W zeszłym roku je ubierałam, ale trochę im współczuję. I tak mają ze mną nie najlepiej, więc w tym roku im odpuszczę. Za to tutaj, chyba przez to, że stoi przy kaloryferze, ale... Boże, mordeczko, co się stało? Dobra, mam straszny dzień leniwca, nie chcę mi się nic więcej robić, więc tak to zostawiam. Zobaczymy, co powie moja siostra, jak wróci. Kończy gdzieś o 18. Ja się pójdę położyć i chyba pooglądam sobie YouTube'a albo poczytam tego wielkiego Gatsby'ego. Na pewno wieczorem będziemy oglądać świąteczny film. Jest szansa, że skoczymy do show, ale nie wiem, czy to pyknie, więc na razie idę do siebie do pokoju. Powinnam już zacząć edytować tego vloga, bo on jest na jutro. Ale tak mi się nie chce, jestem tak padnięta. Like, it's been insane. It is like so... In podcast, I had so many questions, like, okay, like, you need... Jest już 18:21. Myślę, tak, że czuję, że nie pojedziemy już do Osho. Zjadłam chyba sushi, tak sobie myślę. Czy nie są uroczy? Wraca Miśka, zobaczymy jej reakcję. Tylko przełożyłam, nie ubierałam ich w tym roku. Czy jeżeli masz uczulenie na lateks, to gwiazda betlejemska i fikus. Nie są dobre. Pokazałam na to, ale nie pamiętam. A jadłaś dzisiaj ten kalendarz? To nie spodziewam. Ja to dostaję 5 dych. Skoro jest to chyba będziemy to po prostu, co? Oh, popatrz! Hello, December! Hello everyone, welcome back to my channel. It is finally December. Z Michaliną robimy sobie świąteczną listę rzeczy do zrobienia przed świętami. Potwierdzasz? Cześć. W tym roku musimy ją jeszcze zrobić. Miśka dzisiaj się nie czuje na robienie tej listy, ale content, więc robimy. Patrzę się na kompromis. I robimy po mojemu. Ale może kupię. Nic nie widać. It's gonna have the ass. Yeah. Discriminate against you. Show him the notebook to collect the reward. No, I'm not here for that. Then I was supposed to go. I would like to take you out for ice. Hey, where are you going? He's coming back, right?